Drodzy Państwo, witam serdecznie na kanale NJK. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie mam niczego wspólnego z popularnym, tak zawzięcie propagowanym płaskim modelem Ziemi, tak zwanym AE, tym ze Słońcem i Księżycem krążącymi w koło nad plackiem Ziemi. Model ten został celowo i z premedytacją wprowadzony do ludzkiej świadomości, oczywiście początkowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest to on modelem ze wszechmiar fałszywym i ma na celu ośmieszenie ludzi, tzw. płaskoziemców oraz zdyskredytowanie Biblii, na którą część z nich się powołuje. Ten fałszywy płaski model Ziemi jest całkowicie nierealny, nawet w teorii, nie mówiąc o praktyce. I dlatego każdy, kto ma choć minimum oleju w głowie, na przykład gimnazjalista, wychowanek pana Sajfana, zauważy jego nonsensowność. Jednak to, co przed chwilą powiedziałem, wcale nie znaczy, że nasza Ziemia nie jest płaska. Jak najbardziej jest ona płaszczyzną, ale funkcjonuje jako coś w rodzaju symulowanej rzeczywistości. Niejako Matrixa, zaawansowanego programu komputerowego, gdzie nasze otoczenie, także Słońce, jest renderowane podobnie jak w komputerowej grafice 3D. Bardzo łatwo się o tym przekonać, obserwując zwłaszcza wschody i zachody Słońca. I każdy sam może to zrobić osobiście. Na tym kanale pokazuję, jak się do tego zabrać i na co zwrócić uwagę. Ale niestety zostałem zlekceważony i uznany za wariata. Ale ja wiem, że tak właśnie wygląda nasza rzeczywistość, że jest to symulacja, bo poświęciłem na zbadanie tego tysiące godzin mojego życia. Wy, ludzie drodzy, nie widzieliście nawet jednego wschodu Słońca z bliska, a próbujecie się wymądrzać i dyskutować ze mną. Jesteście ignorantami, ludzie, całkowicie pozbawionymi rozsądku. Szanowni Państwo, moje słowa skierowane są do tych z Was, którzy jesteście ateistami, odrzucającymi Bożą zwierzchność nad Wami. Do tych z Was, którzy wyśmiewacie ten kanał i mnie, prowadzącego, który pragnie tylko Waszego dobra. Chcę Was po raz kolejny ostrzec przed konsekwencjami, jakie na Was czekają w przypadku odrzucenia pojednawczej Bożej ręki. Lepiej sprawdź i przekonaj się, że Bóg jednak istnieje. To łatwe i bez trudu możesz to zrobić. Po co masz umierać? Nie lepiej cieszyć się wiecznym życiem na zupełnie nowej ziemi, pod nowym niebem? Pamiętaj, nie sugeruj się tak zwanym chrześcijaństwem, które znasz z praktyki, czy też ze słyszenia. Katolicyzmem, protestantyzmem, świadkami Jehowy itp. To są wszystko fałszywe religie, odrzucające Boże Słowo zapisane w Biblii i działające według własnego widzimisię. Nie potrzebujesz ich do znalezienia Boga prawdziwego, tego jedynego, który ukoi Twoją duszę skutecznie i na zawsze. Wybaczcie, że kasuję Wasze komentarze i masowo Was banuję, ale uważam Was za zupełnie niepoważnych ludzi, bo wypowiadacie się na tematy, o których nie macie bladego pojęcia. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam teraz kilka biblijnych cytatów, które pokazują, jakie mniemanie ma o człowieku głupim sam Bóg, Stworzyciel świata. Jeśli chcesz przyjąć napomnienie od Twojego jedynego Ojca, to posłuchaj. Jeśli nie, to trudno. Może innym razem.
Uwaga, zaczynamy. 1. Jakże wielkie są dzieła Twe, Boże, bardzo głębokie Twe myśli. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje. Choć występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak idą na wieczną zagładę. 2. Każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemię. 3. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. 4. Mówi głupi w sercu, nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma takiego, co dobrze czyni. 5. Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca. Własny trud niczego tutaj nie doda. Radością głupiego czyny haniebne, a męża rozważnego mądrość. 6. Od człowieka głupiego się odsuń, rozumnych warg tam nie znajdziesz. 7. Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą. 8. Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. 9. Dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego. 10. Nie mów do uszu głupiego, bo wzgardzi mądrością Twej mowy. 11. Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa, ta cześć nie przystoi głupiemu. 12. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na plecy głupiego. 13. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym. 14. Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa. 15. Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z żarnami, głupota go nie opuści. 16. Kto swemu sercu ufa, ten głupi, kto żyje w mądrości, znajdzie ocalenie. 17. Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich. 18. Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego, nie zatrzyma żadnej wiedzy. 19. Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo mądre, pochwali je i dorzuci doń swoje. Gdy głupi posłyszy, nie spodoba mu się i odrzuci je za plecy. 20. Wyjaśnienia głupiego są jak toboły w drodze, na wargach zaś mądrego znajdzie się wdzięk. 21. Na ustach głupich jest ich serce, w sercu mądrych są ich usta. 22. Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu. Strzeż się go, byś nie miał przykrości i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim. Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu. I ostatni, najważniejszy. Słuchaj uważnie. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. To tyle w temacie głupoty. Tak więc bądź mądrym człowiekiem.
Rozejrzyj się wokół siebie, pomyśl logicznie, zapoznaj się z kanałem EJK i szukaj samodzielnie oznak Bożej mocy. Znajdziesz je łatwo, są blisko ciebie. Najłatwiejsze do poznania są wschody i zachody słońca. Stawka jest bardzo wysoka, twoje życie, więc nie zmarnuj tej możliwości. Stworzyciel tego świata wyciąga do ciebie rękę w geście pojednania i zaprasza cię do nowego życia na zupełnie nowej ziemi pod nowym niebem. Nie odwracaj się plecami, nie pokazuj swojej mądrości, bo nie będzie dla ciebie litości. I na koniec przeczytam psalm pierwszy ku pokrzepieniu i ku przestrodze. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Boga, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyśl nie wypada. Nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bóg uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.